No i nie mamy dobrych wiadomości. Słuchajcie, silnik poskładany. Odpala ładnie, zaraz wam pokażę. O, jest silnik rozgrzany już. Ciśnienie oleju jest. Tak jak wiecie, sprzedali po prostu złą uszczelkę. Trzeba było wszystko rozbierać jeszcze raz. Nową, inną uszczelkę zakładać. Poskładałem wszystko. Jakieś tam wałki rozrządu, łańcuchy, pierdoły, popychacze, te sztangi, te wałki tutaj, te koniki z aluminiowych na stalowe, poregulowane wszystko, panewki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od groma roboty porobione w tym silniku. Korbowód pomierzony, tam wszystko było w nominale. Cylindry były w nominale, jak pamiętacie, tłoki w nominale były i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co się zmieniło w samochodzie? Odpalmy go. Jedna ręka. Muszę stacyjkę przykręcić. Nic się nie zmieniło. Samochód jak stukał, tak stuka. Słuchajcie, mnie to już pomału zaczyna bawić. Naprawdę, mnie to zaczyna bawić. Co tu może stukać? I wiecie co? Doszedłem sobie jeszcze do wniosku. Tak naprawdę tutaj wszystko, jak on był zimny, on chodzi przedwspaniale. Ten samochód chodzi normalnie, taka rasowa V8, bu, 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 bu. Żadnych stuków, niczego, wszystko czyściutko. No bo to wiecie, te wszystkie tutaj roleczki, to wszystko tu jest porobione. Tylko menda stuka. Oczywiście jeszcze trzeba zapłon ustawić, pierdoły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ale to wszystko naprawdę było wymienione. Zobaczcie, kopułka nawet się zmieniła, była niebieska. Jest też zmieniona, bo miałem podejrzenie. A może kopułka dziwną iskrę daje dla tego stuka. No już naprawdę, cewka wymieniona i tak dalej, i tak dalej. Co tylko było możliwe. Cięcie było, ponieważ baterii tego pamięci brakło w telefonie. Słuchajcie. I nie mam pomysłu, co tutaj jeszcze jest. Znaczy, pomysły to by były. Może na przykład jest kanał olejowy zapchany. Bo to tak jest dziwnie, wiecie, z tymi kanałami olejowymi. Bo tutaj, jak macie tutaj wałeczek na górze, to słuchajcie. Myślałem, bo widzicie, tutaj są, to jest cała ta bla 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 instalacja olejowa, czy jak się tam zwał, jak te oleje chodzą i tak dalej. No, myślałem, no tu mamy nasz wałek rozrządu i tutaj jak i po jednej, tak i po drugiej stronie idą sobie po prostu kanały. I słuchajcie, tutaj jest kanał olejowy, który wchodzi i on idzie dalej. I tutaj teoretycznie też jest dziurka. Tylko z tym, że ta dziurka, ona jest ślepa. Mi się wydaje, że tam wchodzi drut jakiś w głąb, tam na 10 cm, ale dalej nie. Albo to jest zatkane i po prostu olej, nie wiem, nie dochodzi do popychaczy. Tak jak tutaj widzicie, macie te sztangi tu. I tutaj widzicie, o, narysowane jest, że tutaj sobie cieknie olej. I widzicie stąd, sobie tak cieknie, o. I może po prostu tutaj na ósmy cylinder nie wcieka do popychaczy olej i popychacz staje się suchy i zaczyna stukać, jak jest ciepły. Kurde, czy to jest możliwe? Wy mi to powiedzcie. Czy to jest możliwe, że takie coś jest? Można by to zrobić, taki eksperyment, ściągnąć pokrywę tutaj i jak stuka samochód, to polać mu tutaj oleju do popychaczy i zobaczymy, czy przestanie stukać. Taki mam jeszcze pomysł. Co z tego wyjdzie? Kurde, wiecie co, no zróbmy to, ja jestem takiego zdania, trzeba to zrobić. Dobra, przygotujemy wszystko, trzeba ściągnąć pokrywę. Dobra, jedziemy. No i powiem wam, no rozebrałem prawą pokrywę. Smaruję tutaj, nalewam do tego, bo prawdę mówiąc, według mnie to troszkę faktycznie za słabo leci. No niestety zepsuł mi się czujnik od pomiaru ciśnienia oleju. Spróbuję go jeszcze raz podłączyć. Coś tu jest chyba nie tak, trzeba będzie nowy kupić. Się wydaje, że kiedyś go źle podłączyłem, plus minus, i on się spalił. Żeby zobaczyć, ile mam ci tego ciśnienia oleju. Może dlatego tu jest problem właśnie, bo jest za niskie. Jest ciśnienie oleju, ale za niskie. No lampka gaśnie, Aladyna, ale jest za niskie, bo wiecie co? Tutaj na tych sztangach od popychaczy tu naprawdę nie ma oleju.
Telnik, a tenny moim zdaniem powinien cieknąć olej na wałek rozrządu. I to może być przyczyna. Bo to jest definitywnie mechaniczny tutaj odgłos. To wszystko naprawdę ustawiłem, bo nie wiem, czy wy wiecie, ale to jest technologia z lat 50. ten silnik. Jak większość amerykańskich V8-ek. Oryginalnie to jest silnik Buicka. Potem zaadoptował to Land Rover. I tyle o odnośnie historii. Także to jest stara technologia. No wiecie, to wtedy nie było tych frezarek CNC i tak dalej. Te silniki są krzywe. Co za tym idzie na przykład? Już wam pokazuję. Mamy takie blaszki tego typu. I po co są te blaszki? A te blaszki są po to, żeby zniwelować krzywiznę na głowicy, które zrobiła fabryka. Te samochody nigdy nie były perfekcyjnie robione, pamiętajcie. I te na przykład blaszki idą tutaj pod uchwyty, pod stopy wałka, aby można było wysokość wałka ustawić, zaworów i tak dalej. Tak się to robiło. Ja teraz na przykład tutaj mam blaszki o wymiarze 2,5, a na końcu mam blaszkę 0,70. Taka straszna różnica jest. To jest bardzo duża. To jest 1,5 mm różnicy tutaj na głowicy mam. Tutaj na przykład mam blaszki. W lewej głowicy w ogóle blaszek nie ma. Także no taka to jest technologia. Stara technologia. A zobaczcie, jak to ładnie pracuje. Ja jeszcze zobaczę, może faktycznie mam, splanuję troszkę stopę od pompy olejowej, aby było lepsze ciśnienie tego oleju. Kurde, wątpię, no to naprawdę wątpię. Ja tam nawet silikonu nie dawałem na uszczelkę, tylko samą uszczeleczkę, płasko. Tam naprawdę wszystko w nominale jest. To takie szukanie igły z kogusiana. Słuchajcie, także znowu do was prośba. Jesteśmy na punkcie wyjścia. Ja specjalnie mam tego Land Rovera nie naprawiam, abym mógł wam co nagrywać. Cholera jasna, no nie, no chciałbym, żeby to chodziło, słuchajcie, jak to stuka, no. Tyk, 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 tyk. No drażni takie coś. Ale są też plusy. Są też plusy, zobaczcie, jak ładnie ćwiarteczkę zrobiłem. Ładniuśko, ładniuśko. Zostało mi tylko tutaj jeszcze kawałeczek i kurde blacharka zrobiona. Patrzcie, autko ładnie, fajnie, kopci, kurde, wszystko jest okej. Jak ta V8-ka chodzi. Tylko menda stuka, no. Może faktycznie to jest od ciśnienia oleju. Piszcie mi w komentarzach, może znowu jakaś nowa propozycja. Znowu rozbierzemy cały silnik. Znowu będziemy patrzeć, co tam dalej może być. Ja postaram się w międzyczasie zamówić nowe urządzenie do pomiaru ciśnienia oleju. Bo to mnie, kurde, tutaj drzaźni. No ale zobaczcie, kurde, jak ten olej tu leci. Wszędzie. On płynie normalnie, to tak... O! Woda się zaczęła gotować, czekajcie. Aaa! Zapomniałem, kurde, ludzie! Aj, zapomniałem, że ja nie mam zagotowałem wodę w samochodzie. A wiecie dlaczego? Bo wam tu pokazuję wideo, nakręcam. Patrz, co się dzieje. Bo wiatraka przecież nie mam założonego. Kurde. Ale macie efekty. Ale tu się dzieje. Mam nadzieję, że nie rozwaliłem sobie na grzewnicy znowu tutaj. Bo bym był bardzo zły. Tu. A Jezu, Jezu. Człowiek się, widzicie, na błędach uczy. Zagadałem się i taki efekt tego. Mam nadzieję, że mi się wody do oleju nie naleje teraz. Tu. Dobra, chcę wybulgocze, no. Będzie dobrze. To była zwykła woda, także 100 stopni miał tylko. Okej. Zupa się zagotowała i to wszystko. Woda się wylała. Piszcie w komentarzach,
co tam dalej jeszcze jest. I na pocieszenie proszę mi kawę postawić. Link w opisie. Możecie też zostać naszym patronem. Ja już myślę o jakichś nagrodach, żeby wam coś specjalistycznego wymyśleć. Będę w ramki oprawiał kawałki rdzy z Land Rovera i będę wam wysyłał. Nie wiem, cholera. Nie wiem. Nie mam weny twórczej. Powinienem tam zacząć coś spawać, powinienem Vito robić, powinienem to, tamto, Skoda jest do roboty, to od groma roboty, słuchajcie, no tu jakaś bemka czeka, nie wiem, czy to robić, czy to sprzedawać. Nie wiem. Nie lubię tak, jak coś zacznę i nie skończę. Ten silnik ma chodzić. Nie wiem, dlaczego nie chodzi. Wiatrak założyłem, wodę dolałem. Wiatrak działa. Słuchajcie, wiskoza ma lekki opór, ale to może być. Wiatrak działa dobrze, zobaczcie na liście, jak gazu dodaje, co się dzieje. Fruwa wszystko, temperaturę fajną utrzymuje, także jest ok. Rezerwa się świeci, no ale to znaczy, że liczniki wszystkie działają tutaj, to jest wszystko, że jest dobrze, nie? Oczywiście ręczny świeci, bo ręczny tu jest sobie luzem, nie? Słuchajcie. Czyli, że może faktycznie tu jest za małe ciśnienie oleju w tym samochodzie. Ja teraz co robię? No bo tak, bo to ścieka dołem, ale nie wycieka górą. I nie cieknie po tym, nie cieknie na wałek rozrządu. Co za tym idzie? Dlatego tamten wałek może się tak pozacierał, kurde. Znaczy on się nie zatarł, on się sklepał. Dobra, już nie wiem, pisz tam mi w komentarzach. Praca silnika jak troszkę przestygu. Patrzcie, tutaj nic nie stuka, nic nie puka. Jak to ładnie, czyściutko chodzi. A dajmy się tej mędzie troszkę rozrzeć to, kurde. Ja mi się wydaje, że to będzie faktycznie duży problem z olejem. Tak mi się coś wydaje. Tak bardzo ładnie chodzi.